Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim pupcikowym kanale. Od razu przepraszam za dzisiejszy wygląd i nieogar moich włosów, ale jestem jeszcze przed fryzjerem. Dzisiaj, moi drodzy, udajemy się do Olsztynka. Odkryjemy tam sekrety restauracji Zielarnia. Po nazwie mam nadzieję, że pani Magda nie odkryje tam jakichś nielegalnych plantacji. Oczywiście majeranku, tak? Standardowo zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i zajrzenia do mnie na Instagrama. No to nie ma co przedłużać, lecimy z kolejnym odcinkiem. W Olsztynku Magdę Gessler czeka ciężka próba. Zupa warmińska. Nie za szybko? Ona tego wszystkiego nie je, tylko próbuje. Próbuję, mówię, że to jest chuj następne, no. Troszkę uważaj na to, co mówisz, co? To jest trucizna baby Jagi. Gile zielone. Dawajcie ją tu. Przecież ona tu nie przyjdzie. Teraz ja sobie z nią porozmawiam. Gdzie jest Gicz? No właśnie, gdzie jest Gicz? Nie śmiej się teraz ze mnie, nie wiem, skoro miałeś rządzić. Stop! To się z tobą dzieje. Ja ci mówię jedno, to robisz drugi, to nie pierwszy raz. Marcin jest problemem w tej chwili, tak? Ja też nie mam za dobrego okresu w życiu. U nas na to się mówi Iławskie Rolexy. Współpracuj, bo ja słyszę ciebie, jak się czasami odzywasz. Jak się z niej naśmiewasz przy nim. Opanuj się. O, w końcu odcinek, w którym jest troszkę patologii. Takie odcinki lubię najbardziej. Mam nadzieję tylko, że pani Magdzie się nic nie stanie. Leżący wśród mazurskich jezior Olsztynek to miasteczko niewielkie, lecz wiekowe. Oprócz krzyżackiego zamku tutejszą atrakcją jest skansen, jeden z największych w Europie. Ledwie 100 metrów od skansenu swoje podwoje otwiera zielarnia. Z tą nazwą to tak troszkę mi się wydaje nie trafili. No bo wiecie, przyjdzie jakiś klient, narobi sobie nadziei, a tutaj go rozczarowanie czeka, bo to restauracja, a nie to, co myślał. No troszkę nie fair wprowadzać klienta w błąd. Ale na plus, że to wszystko z zewnątrz ładnie wygląda. Nie wygląda jak sraka z poprzedniego odcinka. I miasteczko też jakieś takie ładne. Restauracja prowadzona od 4 lat przez Olę. Od dawna myślałam o tym, że chciałabym mieć restaurację, stąd też kierunek studiów w zarządzaniu turystyką. Ja się może nie znam na wielu rzeczach i tego nie ukrywam. Ale co ma wspólnego turystyka z restauracją? No tutaj to mi się wydaje, że przede wszystkim wykształcenie jakieś gastronomiczne. Potem może jakaś ekonomia. Znalazłam to miejsce. I jak tylko tu weszłam, to ja od razu widziałam sobie po prostu restaurację. Jak z zewnątrz mi się podobało, tak w środku masakra. Trochę takie wszystko od czapy. Te kolory to też takie srakie. No i przede wszystkim, gdzie są zioła? Przecież restauracja nazywa się Zielarnia. Wizji trudno było się oprzeć. Choć po nazwie nie warto spodziewać się tu wiele. Jakoś tam mieszaliśmy za bardzo w karcie z ziołami, bo to nie jest też ulubiony temat Polaków. Polacy nie potrafią docenić też jakiejś tam wartości ziół, więc to tak jakby się skupialiśmy na jakichś takich drobnych dodatkach ziołowych. Może to wy się nie znacie na ziołach? W sensie, bo to nie jest tak, że Polacy powiedzmy nie potrafią docenić, bo wystarczyłoby po prostu robić dobre dania z tymi ziołami, to by docenili. A tutaj sobie gdzieś ten pomysł na restaurację był? Ale jakoś tak się zmył. Trochę nam się odechciało, więc walmy, że Polaki B. Też już bez przesady, bo zioła to nie są, powiedzmy, krewetki, sushi, gdzie niektórzy się po prostu brzydzą tego spróbować. To jest tak naprawdę dodatek do dań. Więc jak to się fajnie ogra, to może być naprawdę smaczne. Nasza restauracja, jedyne co ma wspólnego z ziołami, to to, że mamy zupę ziołową. Inna sprawa, że już krótko po otwarciu ziółka bardzo by się przydały na uspokojenie. Meliskę polecam. Początek nie był najlepszy, bo wiem świetnie po jakimś tam czasie, jak bardzo ważny jest dobry szef kuchni i wiem, że to po prostu totalnie spieprzyłam, tak? Bo wzięłam człowieka, który później się okazał zupełnie nieodpowiedzialny i nawet mi, osobie, która nie pracowała nigdy na kuchni, wydawało się, że no nie potrafi doprawić, nie potrafi smacznie ugotować, prawda? A pokazał ci w ogóle jakieś CV? Czy tak na słowo, żeś uwierzyła? Chcąc nie chcąc, właścicielka musiała chwycić byka za rogi. Ja go po prostu z minuty na minutę po prostu zwolniłam. Zakasałam rękawy i poszłam do kuchni. O, i tutaj na plus. Bo w poprzednich odcinkach, które omawiałem, albo nie wiedzieli w ogóle pracownicy, kto jest ich szefem, albo tego szefa w ogóle nie było. A tu proszę, pomiędzy ludem na kuchni pomaga. I powiedziałam, że się nie dam. W trudnej sytuacji Ola nie została sama. Mój mąż we wszystkim uczestniczył, pomagał. Ja pracowałam też wtedy na kuchni, on zajmował się tak jakby salą, dziewczynami, które tu pracowały, robił zakupy. Wydawał nam rozporządzenia, co mamy robić, co jak mamy robić. Także on o wszystkim głównie decydował. Taki stan rzeczy trwał 4 lata. Wtedy nadszedł kryzys. No bo przecież nie mogło być za pięknie, co? Na początku tamtego roku, tak? Zaczęło się już tak wszystko psuć między nami, nie potrafiliśmy jakoś tak się dogadać. Nasze drogi rozeszły się całkiem.
Co gorsza, na tym się wcale nie skończyło. Mąż, jak odchodził pod koniec września, nie rozliczył się ze mną z pieniędzy z pracy i w związku z tym pojawiły się problemy finansowe, bardzo duże, no bo wiadomo, że taka restauracja wymaga obrotu, żeby pokryć pewne zobowiązania. Sofowa nie potrafiła sama tego pociągnąć dalej, po prostu w tamtym momencie nie miała na to siły. W sensie rozumiem ją, że nie miała siły, bo no świat się jej zawalił, ale z takimi rzeczami to się idzie do sądu. Przecież to były jej pieniądze, mogła zawalczyć o to. To tak troszeczkę sama sobie jest winna. Brakuje pieniędzy, ale i zgody odnośnie tego, jak się odbić od dna. Największy problem to jest szefowa, no, z którą nie możemy sobie poradzić. Która mówi, że potrafi gotować, a ciężki przypadek. Chciałbym dobry żurek wreszcie zrobić. No kurwa, nie wiem czy zdążę w tym życiu. Nie ma to jak dobre wsparcie. Nie dogaduję się, no i tyle, no. Nie pasuje mi w kuchni, no a w ogóle jakby nie była to na kuchni, to mi na pewno to lepiej funkcjonowało. Chodzi i stara się wszystko zmienić, a szefowa też nie chce się na to zgadzać do końca, bo uważa, że jej kuchnia też jest dobra. To? Chcesz ci pomóc? Nie przeszkadzaj. Nie, no ja bym na jej miejscu go wydupcył stamtąd. No niby można mieć sobie jakieś koleżeńskie relacje, no ale żeby tak do szefa się odnosić, troszkę nieładnie. To ja sam bym rewolucję zrobił. Bez kitu, no. No ale no ja co ja mogę zrobić sam, no. A jednak rewolucja wybuchnie. Gra toczyć się będzie o wysoką stawkę. Zależy mi to bardzo na tej restauracji, bo chciałabym po prostu nie tylko sobie udowodnić, że dam radę, tylko przede wszystkim też osobie, która zostawiła mnie w takiej sytuacji, tak? Czyli moją mężowi, krótko mówię. Żeby zobaczył, co stracił frajer. No oczywiście o restauracji mowa. Nie no, pani też. Jestem na obrzeżach Olsztynka. Przed chatą, restauracją, zielarnia. Nie jest zielono. Co w środku jest zielonego, a może coś suszonego? Tam wszystkie zioła to uschły od tej atmosfery. Dzień dobry. Dzień dobry. Chłodno to u was. Kiedy włączyliście kaloryfery? Dzisiaj z samego rana. Długo się nie grzały, co? No to ja się nie dziwię, że klientów nie ma jak w dupę muszą marznąć. Teraz na pokaz kaloryfery załączyli, bo pani Magda przyszła. A tak to co, w kurtkach trzeba pewnie siedzieć. No bo za ogrzewanie się płaci, to trzeba na czymś przyoszczędzić. Muszę tyłek ogrzać, bo jest naprawdę zimno. Ziołowa, jakie zioła? To jest tajemnica szefowej. Słabe. Aha, czyli albo się otrujesz, albo nie. W sumie to nie wiesz, jakich ziółek ci tam dosypali. Normalnie taka tajemnica jak przepis na kraboburgery ze SpongeBoba. Z czego jest ta zupa? Wiesz, mogę być na coś uczulona. Zwykły rosół z miksem ziół. Aha. Czyli zrobiliście rosół, nasypaliście tam przypraw i teraz jest zupa ziołowa. Troszkę takie oszukistwo. A jak dam paprykę w proszku, to będzie paprykowa? Na czym się robi rosół? Na porcji rosołowej. Porcji rosołowej, brawo. A co to jest porcja rosołowa? Tłów kurczaka. Co to jest tłów? Wszystko oprócz rąk, głowy i nóg. To znaczy z piersi kurczaka? Bez piersi kurczaka. Znaczy kompletnie z kości tułowie. Tak. Czyli nie ma mięsa, to jest rosół tak zwany oszczędny. To są korpusy nietułowia, proszę pana. Uważam, że oszustwo na rosole powinno być karalne. Bo rosół to jest nasze dziedzictwo, to jest nasza tradycja. On po prostu płynie w żyłach każdego Polaka. To nie są żarty, kochani. Napisz gdziekolwiek na jakichś social mediach, że gotujesz rosół. Nagle zleci się milion specjalistów. Gotujesz rosół cały dzień? I tak znajdzie się typiara, która gotuje go tydzień. Co? Pieczesz warzywa przed wrzuceniem do garnka? To nie jest rosół. Rosół wegetariański? Nie mów mi takich podłych rzeczy! Także to nie ma żartów. Jaka jest zupa warmińka z hulpecikami? Jest to zupa na wywarze z pulpecików? Z ziołami. Wywarze z pulpecików. Ja poproszę babkę ziemniaczaną z sosem grzybowym. Goldze mazurskie. Co to jest goldze? Są to kluski, które są ciemne. No, czyli to są kluski ziemniaczane. Kluski ziemniaczane. To schaboszczak poproszę. Oj, schabowy to jest zawsze test. Jak schabowy jest do dupy, to nawet nie ma co próbować dalej. Zupę ziołową robię. Już za chwileczkę, już za momencik wyda się wielka tajemnica szefowej. Jejku, to wygląda jak jakiś szlam. Dobra, jedziesz. Uwaga. W
Mogę zaproponować ciepłą herbatkę. No herbatka w tym zimnie to by się przydała. Zobaczcie tylko, w jakich warunkach pani Magda musi pracować. Ona biedna się nie odrywa od tego grzejniczka. Jaką pan ma? Z ziołami z opuncją, z pomarańczą, herbatę zieloną i herbatę czarną. Ja poproszę z pomarańczą. Tak się schodzi za długo. Zupa jak stała, tak stoi, a Magdzie Gessler zimno. Ej, dajcie im może jakiś kocyk chociaż. No stoi nam zupa, kurczę. To krzycz na nich, od tego tu jesteś. On nie może, przecież. Bo tam coś, jakieś rozmowy trwają. Proszę bardzo, herbata. Śmierdzi sztucznością. Powinny być naturalne, suszone zioła. Masakra. Pije perfumy. Ja liczyłem, że dadzą jej chociaż pomarańczkie do tego. A tutaj sama woda. Teraz już się denerwuję, bo ta zupa tu zaraz będzie zimna, no. Pierwsza zupa i będzie zimna. Tak. Ty już, ta zupa to już powinna pół godziny temu pójść, człowieku. A ty wiesz, że się pytasz, czy zupa może pójść. Pan kucharz to taki troszkę agresywny jest. W sensie na razie się jeszcze hamuje, pięści nie używa. Proszę bardzo, mam. I pan to zabierze, bo to się dopisze. Dobrze. Zwyczajną czarną herbatę. Jest zupa ziołowa z kluseczkami. Wygląda jak kisiel ziołowy. Śmierdzi. Nie, no to obrzydliwie przecież wygląda. No jak wygląda, tak też chyba smakuje. Pan to ja? Nie. Niech pan przyniesie sobie drugi talerz zupy. Ja chcę, żebyś miał świadomość tego, co ty mi k***a dajesz. O matko, jak pani Magda zaprasza kogoś do wspólnego posiłku, to jest bardzo źle. Dobrze. Kuchenny wpie... Nasza zupa ziołowa, na której się opiera nazwa, jest po prostu ch***a. To jest kisiel. Suszonych paczek starych ziół, które wyją do księżyca. To jest trucizna Baby Jagi. To wygląda, jakby ktoś to przed chwilą wyżygał. Gile zielone. Strasznie drapie w podniebienie. To tylko trutka na szczury. Zupa była niedobra? Nie poleciłbym jej nikomu. Gdybym o tym wcześniej wiedział, nie wydałbym jej. Cały dzień się śmiałem, że jej zupa nie wyjdzie, no. Że mówię, jak to smakuje jak gówno, to się na mnie obraziła, no. Nie, no okropny jest ten kucharz. On cały czas szuka okazji, żeby jej dopierdzielić. Zupa ziołowa śmierdzi. Nie wiem, no, czymś tam śmierdzi. Zupa ziołowa wyszła fatalna ze względu na to, że staraliśmy się ją podrasować, zrobić ją inaczej niż zawsze i dlatego wyszła dupa. I ręczę za to, że jutro zrobię zupę i zrobię ją tak jak zawsze i pewnie będzie dobra. No ja myślę, że pani Magda to już raczej nie będzie zbyt chętna, żeby próbować. Ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. Choć tego trzeciego razu to już może nie dożyć. O, twoja dobra zupka idzie? Mhm. O Jezu. Najlepsza. Ale się cieszę. Po specjalności zakładu pora na przysmak lokalny. Jak ci dzwonię dzwoneczkiem, to znaczy, że cię wołam, okej? Mola, ogarniaj się! Pan kelner to raczej z tych średnio ogarniętych. Jest kelnerem, a on nie ogarnia, do czego służy ten dzwoneczek? Zupa warmińska. Nie za szybko? Żona tego wszystkiego nie je, tylko próbuje. Próbuje mówić, że to jest ch**y następne, no. Troszkę uważaj na to, co mówisz, co? Ja naprawdę nie wiem, jak ona z nim tam wytrzymuje. Kwas piecze, bo jest jeszcze pieprz, to jest cytryna i coś suszonego, ale już nie pachnie, bo jest tak stare, że się rozłożyło. A polpety są z gotowego mięsa wołowego. Niejadalne. Czy w tej restauracji jakiekolwiek danie wygląda dobrze? Albo chociaż akceptowalnie? W sensie ja tutaj już nawet nie mówię o smaku tego, bo my sobie nie spróbujemy, tak? Ale patrząc na jedzenie powinniśmy się robić głodni. Jedyne co mi się chce patrząc na to, to wymiotować. Babka ziemniaczna. Strasznie dużo mąki. Ziemniaki nie są takie twarde. To jest niedoprawione. I do tego w środku jest jakiś ohydny boczek, niedobry. Pani Magda w tym odcinku to ma totalnie przekichane. Nie dość, że marznie w pupę, to jeszcze sobie nawet nic nie poje, biedna. Znaczy, no coś tam poskubie tego jedzenia. Ale prawdopodobnie po tym czeka ją wieczór na kiblu. No to jedź tam z nim. Wreszcie golce. Proste, ziemniaczane kluski. Te zioła to tam totalnie na pokaz. Nazwa restauracji opiera się na ziołach. Jedyne danie z ziołami to jest ta obleśna zupa. A tak to każde danie dekoruje losową gałązką ziół. Golce z kapustą kiszoną. Mm-hmm. One to nie są prawdziwe. Ja zawsze, jak jadłam, to są jak żelazne kluski, to one były prawie że szare.
Te są dziwnie jasne. Wydaje mi się, że jest dużo mąki. Nie wiem, musiałbym się zapytać. Proszę się zapytać. Dobrze. Czy w bolcach jest mąka? Jest. Dużo? Sporo. O, a panią co tak wesoło? Zaraz do pani przyjdziemy. Jest dodawana do tego mąka. Nie słomy, niedoprawione. Ola twierdzi, że wszystkie przyprawniki mają na stołach. No i jak zupa jest niedoprawiona, to sobie ludzie sami doprawią. Ja to doprawiam tak, że jak klient przychodzi i płaci w restauracji, żeby coś dobrze zjeść, no to on już oczekuje tego, że nie będzie musiał tego doprawiać. No. O, tutaj się z panem w 100% zgadzam. Takim jakimś barze mlecznym to sobie można doprawiać, ale żeby w restauracji... No płacisz powiedzmy 20 zł... 20 zł, gdzie teraz coś się zje w restauracji za 20 zł? 30 zł płacisz, dajmy na to. I trzeba jeszcze myśleć, żeby coś samemu doprawić? No troszkę niefajnie. Zajmujesz się schabowym? Już go walę właśnie. Okej. Okay. Ciebie środek ci poświęcam. Leci. Proszę bardzo. On lisznicel? On lisznicel. Jedziesz. Olej króluje. Schabowy powinien być smażony na smalcu. Ja też zawsze na oleju smażę i jest dobry, już bez przesady. Mimo to, chyba najlepsza rzecz, jaką dzisiaj tu jadłam. No chociaż buraczki źle zrób, no. Wszystko dzisiaj dobrze zrobiła. Tak. To wala konkretnie, nie? Ja nie wiem, jak ja z nim wytrzymuję, naprawdę. No one się nie zmienia przez tą chwilę. No. Ty też się miałeś zmienić, co? Bardzo lubię się droczyć z moją szefową. A może to takie te... Końskie zaloty trochę. Może ona się mu podoba, tylko nie wie jak zagadać. Albo po prostu jest irytującym patusem. Nic z tych rzeczy nie jest doprawione. Nic. Dawajcie ją tu. Przecież ona tu nie przyjdzie. Teraz ja sobie z nią porozmawiam. Szkoda. Skąd nie wiadomo jeszcze. Nie wywołuj wilka z lasu. Przestrzega mądrość ludowa. To pani gotuje? Tak. No i się zaczyna. Pani mi powie, czy panią ktoś uczył gotować? No nie, jestem samukiem. A wie pani, że pani w ogóle jakby odleciała od rzeczywistości, która się dzieje w tej chwili w Polsce? W ogóle nic to, co jest podane, nie jest smaczne. Co pani podała do tej zielonej zupy, do pieczy? Troszku trawy, troszkę piasku, ta trutka na szczury, jakieś randomowe grzyby znalezione w lesie i pietruszkę. Chrzan? Nie. Nie. Zioła prowansalskie, ale to już wszystko. Niech pani powie, czy one czymś pachną? Trochę stolcem zalatuje. To jest najbardziej aromatyczne są zioła na świecie. To jest kurz. Pani zniszczyła tą zupę. Kolor jest straszny. Problem nie tylko w zupie. One są sine. Próbowała pani tego zimnie? Próbowałam. No i co, dobry? Moim zdaniem tak. A pana zdaniem? Nie. Jak masz na imię? Ola. Ja bym chciała powtórkę na jutro. Proszę jutro kupić dobre ziemniaki, żeby to miał gatunek tej ziemi, a nie przypadkowość. Naraziliście moje życie na szwank. Pani Magdo, weźmie pani stoperan i jakoś przejdzie. Taki mieliśmy plan. Wreszcie ktoś uświadomił naszą kochaną szefową, że nie potrafi gotować, no. Ja nie byłem w stanie tego zrobić przez pół roku. On tak gada i gada, a sam by się mógł wykazać jakkolwiek. Rozczarowanie ogromne, bo nie znalazłam w restauracji zielarnia ani smaku suszonych ziół, ani świeżych. W sumie to znaleźliśmy tylko jakieś gluty w talerzu. Będę walczyć. Nawet jak strasznie źle gotuję, to się może nauczę. A jak nie, to może się do tego nie nadaje po prostu, ale mogę się zająć czymś innym, tak? Bo nie wyobrażam sobie, że mogłabym cokolwiek innego robić w życiu. Nie, no pójdzie pani do sklepu pracować, tam też jest fajnie. Po prostu prowadzenie restauracji nie jest dla każdego. Trzeba się z tym pogodzić, trzeba to zaakceptować i nara. Głowa do góry, ta zima kiedyś musi minąć. Mam nadzieję, że właścicielka zielarni, pani Ola, znalazła wreszcie idealne ziemniaki dla swoich ziemniaczanek mazurskich dań. Dzień dobry. Dzień dobry. Są już idealne ziemniaki. No mam nadzieję, że dobraliśmy odpowiednie. Wzięli, kupili pewnie paczkę frytek gotowych. Sylwia, jedzie grubo. Lipa jest. No się rozpadają. Kto się rozpada? No te gulce. Ty no jak one się rozpadają, jak się woda nie gotuje, no. To jak one mają się ścinać?
Wy tak na serio? Znaczy, może źle pana oceniłem na początku, bo póki co z nich wszystkich on jest najbardziej inteligentny. Ona chciała coś ugotować w zimnej wodzie. Na co ona liczyła? Na cud jakiś? Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jest mnóstwo drobiazgów, które zbierają kurz, raczej rozpraszają uwagę, niż tworzą atmosferę. Czy można to pić? Czy coś można z tym zrobić? Teraz zobaczymy, co to jest. Może lepiej tego nie otwierać, przecież to tyle tam stało, że pewnie teraz jakieś radioaktywne jest. Pani Magdzie, wyrośnie druga głowa! Masakra, jedna pani Magda już jest groźna. A co dopiero dwie? Brudny korekarz. A w środku stara oliwa śmierdząca zwilczałym tłuszczem. Zioła, które dawno nie pachną, a mają kurz. To są kurki, brudne zresztą. Pseudowody z ziołami. Zasłony też są, powiedziałabym, sztuczne i nie pasujące do stylu ekologicznego zielarni. Dziewczyny, ruchy! Bo nie będzie tej knajpy. Jupi! W ogóle, ja panią Magdę widzę totalnie jako prowadzącą programu Nasz Nowy Dom. Wyobraźcie sobie teraz. Pani Magda wchodzi do jakiegoś biednego domu. No, rudera nie mają pieniędzy, no tak bywa. Tam syf, brud, ona zaczyna rzucać garnkami, zaczyna rzucać talerzami, zrywa jakieś firanki, a na koniec zmienia to wszystko i wszędzie daje lustra. Błagam was, stwórzmy jakąś petycję do Polsatu, żeby to ona prowadziła ten program. Z aranżacji wnętrz jedynka. Pora na poprawkę z gastronomii. Specjalność jednego z kucharzy. Co to znaczy? To jest to danie, które przygotował specjalnie dla pani. Dzisiaj dla Magdy zrobiłem schabowego. Tradycyjnego schabowego, takiego z kością. No i teraz nareszcie się przekonamy, co pan potrafi. To jest pyszne. Nie można się opanować. Takie pyszne. Oj! Czyli coś potrafi. To wiecie co, jednak przyznaję mu rację. Dobrze mówił, że trzeba szefową wywalić z kuchni. On umie gotować, to niech się tym zajmuje, a nie ona mu się wcina. I to robił kucharz. Może ona nie powinna gotować? Od rana te schabowe marynowałem. W mleku i w cebuli. O, przypomniałem sobie. Ja już kiedyś ten odcinek oglądałem. Właśnie dzięki temu odcinkowi odkryłem sekret na idealne schabowe. Jeżeli już coś tam sobie sami gotujecie, to spróbujcie tego sposobu. Po pierwsze, kroicie cebulkę w piórka. To znaczy w te takie paseczki. Druga rzecz, ubijacie schaboszczaka. Potem bierzecie sobie miskę. Dajcie mięcho, przysypujecie cebulą, kolejne mięcho, cebula, no i tak do końca. I potem to wszystko zalewacie mlekiem. I potem tą miskę przykrywacie jakąś folią czy czymkolwiek i wstawiacie do lodówki. Tak najlepiej sobie dzień wcześniej zacząć. Przysięgam, że to jest najpyszniejszy schabowy, jakiego jadłem. Nie ma po prostu lepszego. Pyszne ziemniaki, to się udało. Powtórka z rozrywki. Nie, a to jest inna zupa. Czas na spécialité de la maison. Nie, no na serio drugi raz jej to podaje? Przecież ona jak drugi raz z dupcy to samo danie, to bardzo źle o niej to świadczy. Ola nie ma smaku. Wszystko na jedno kopyto. Boi się soli, boi się pieprzu. Coś się dzieje z twoim smakiem. Gdzieś się pogubiłaś. Nie wiem, czy dawniej gotowałaś lepiej, ale nie kontrolujesz smaku. Tu jest jedno danie, które jest bez pudła. Schabowe pewnie. Genialne. Stary trik, cebula i schab, niam, niam. Co mam zrobić? Bo widzę, że jemu no wychodzi. Czy ona zawsze tak gotowała, czy gotowała lepiej? Jeszcze gorzej. Dzięki za szczerość. Aha, czyli nie powinnaś gotować. Nie załamuj się. Ty się z czasem może nauczysz. Ty jesteś szefem kuchni? Nie. Ty jesteś szefem kuchni? No to kto jest szef? Nie mamy szefa kuchni. Musi być szef kuchni. Musi być ktoś, kto decyduje. Mówi tak i inaczej. Kto to ma być? No ja bym pana w tej roli obsadził, bo nie podaję pani Magdzie żygów do jedzenia. Ja też jestem samoukiem, no. Tylko, że ja pracowałem na większych kuchniach, na zawodowych kuchniach. No i coś tam mniej więcej wiem, no. Może tam się nie wychwalam, że jestem jakimś mistrzem, no ale jakieś tam pojęcie mam. Czy ktoś jeszcze oprócz ciebie na kuchni gotuje? Nie. Coś tam pichcą, ale na pewno mi to nie wychodzi. A ty jesteś zawodowym kucharzem? Nie. Uczyłem się w domu gotować z mamą. Mama jest najlepsza. O, i tym zdaniem panią Magdę kupił. Bo jak to pani Madzia powtarza, ma być smacznie jak u mamy. Nauczysz Olę gotować? Nie wiem, czy mi cierpliwości starczy. Bo bardzo strasznie. W złym okresie, ja też nie mam za dobrego okresu w życiu. Dlaczego masz zły okres? No w tym momencie jestem pozbawiony wolności. Co? Ale, że jak niby? Pod dozorem elektronicznym jestem, no.
Ktoś zrobił? Miałem przy sobie marihuanę i haszysz. A, to już wiemy skąd nazwa restauracji. Zielarnia, no. Jesteś na wolności i masz obrączkę. Obrączkę mam. Gdzie ją masz? Na nodze. Pokaż, bo jeszcze w życiu nie widziałam. U nas na to się mówi Iławskie Rolexy. Wiecie co? Tak coś czułem, że to jest kryminalista, bo tatuaże ma w końcu, a tylko kryminaliści mają tatuaże. 68 dni tylko, no. Wiem, że mogę na niego liczyć zawsze. O każdej porze, naprawdę. Przekonałam się o tym już. Ale wiem, jaki ma charakter. Niełatwy, bez dwóch zdań. Garki są nowe. Pewnie kupili przed jej przyjazdem. To, że w ogóle mikrofalówki są, to jest ch**a totalna. Jest tłusto. Jest tak, wiesz, przed moim przyjściem, wymyte, żeby było czysto. Było czysto, rano. O, a taki ruch mieliście, że się po prostu wszystko magicznie wybrudziło. Był aż jeden klient, pani Magda. Podłoga teraz jest brudna. Rzuci pani, rzuci, no. Miejsko chociaż jakoś. Olka, do roboty dzisiaj, wyczyścić mi kuchnię na glans. Przestać sobie odpuszczać i litować się nad sobą, tylko zacząć k***a pracować. Nie można mieć tak sprzętu, jak nie. Jak masz gmera, żeby znaleźć nóż? O. Bo to taki kuchenny mystery box. Mamy to. Ola, do mnie. A ty, Marcin, dyryguj i zaczyna się sprzątać. Miał to wszystko poukładać dzisiaj rano. No niestety nie zdążył. Nie wyrobił się po prostu, bo szykował dla pani Magdy kotleta. Jednego. No, może po prostu nie jest wielozadaniowy. Ale warto było czekać na to kotleta. Bo chociaż jedna rzecz w tym syfie smakowała. Jedziesz, Sylwia, z tym syfem. Ja pomogę ci. Żeby nie było tak chłodnie. No, a teraz prawda. Co się dzieje z tobą, kobieta? Otworzyliśmy restaurację 5 lat temu. Z kim? Z mężem. Coś pecha mają do tych mężów. W poprzednim odcinku typiara też miała jakiś problem. Co się stało? Pod koniec sierpnia w zasadzie podjął decyzję, że odchodzi z pracy, z mojego życia. Odszedł z kelnerką, z barmanką? Dokładnie. Klasyka? O, pani Magda nawet nie zaskoczona. Czyli rozumiem, że takie sytuacje dość często się zdarzają. Dokładnie. Dowiedziałam się ostatnio tak naprawdę. Nie wiem, bo straciłam motywację. Nie możesz sobie dać z tym rady, prawda? Depresja po tym? Brak wiary w to, że cokolwiek się uda. Że nic nie jesteś warta i nic ci już więcej nie pozostało. Dokładnie. Po tym jak odszedł, okazało się, że rachunki nie są zapłacone. No, trzeba było tego przypilnować wcześniej. W sensie, no to był jej mąż, zaufała mu, no dobra. Ale wiecie, zaufanie z zaufaniem. Czynsz za lokal. Ile? 5,5 tysiąca. Miesięcznie? Tak. Ile czynszy masz niezapłaconych? 4. Pieniądze się rozwiały. Ja po prostu z tego się nie dźwignęłam, tak? Ja mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy ta restauracja stanie bardzo dobrze na nogi. Oj, oby, bo na razie to jesteśmy głęboko w pupie. Znaczy, no nie jest tak źle. Na 6 osób, które tam zliczyłem, tylko jedna potrafi jakkolwiek gotować. To będzie nowa przyszłość. Moja własna. I udowodnię też sobie, że się nie poddałam i że walczyłam do końca, tak? Musimy namówić Marcina, żeby został ze mną dłużej niż tydzień. A tylko tydzień chciał zostać? Chciał mi pomóc, mi pomaga, ale tak na dobrą sprawę on jest, tak mi się wydaje, takim pędziwiatrem, że ja nie wiem, jakie on ma tam plany. Dawaj go tu. Pani Magda mu zaraz szybko te plany zmieni. Przecież jak oni stracą jedyną osobę, która potrafi tam gotować, to no już nic tego nie uratuje. On po prostu taki tryb życia prowadzi. Także nie wiem, czy do końca będę mogła po prostu na niego liczyć. Musimy ze sobą zawiązać jakąś taką prawdziwą umowę. Przez rok będziesz z Olą i doprowadzicie to miejsce do pełnej świetności. A ja wam dam na to przepis. Możesz nią zarządzać? On jest niezdyscyplinowany w ogóle. Ola, błagam cię, musisz trochę wpuścić. On naprawdę ma to coś. Będziesz szefem tu? Ależ oczywiście, że będę szefem! Mój pierwszy rozkaz jako króla, to znaczy szefa. Zwalniam wszystkich, którzy nie potrafią gotować! Upsi, zostałem tylko ja. Okej. Okay. Tak jak będę mógł, tak pomogę. Obiecałem, to dotrzymam słowa. A ja wiem dzisiaj już, że on tego słowa nie dotrzyma. Aha. A to nie było tematu. Magda Gessler w każdym razie w sukces zielarni wierzy. Słuchajcie, ja nie zmieniam nazwy, bo wiem, że zielarnia jest fajną nazwą. To przyciąga. Wow!
A to nowość. Wystrój będzie jasna lawenda z ciepłym bursztynem. Mnóstwo sztychów, kwiatów, ziół. Krzesła są ładne, więc tapeta będzie tak, jak była cała z kosza. Tu ma być dostępna dla wszystkich cenowo, tania, przytulna zielarnia. Może w końcu będzie tam ładnie. No bo na zewnątrz to wygląda tak super, a w środku no mamy to, co mamy. W której oczywiście zioła będą na pierwszym miejscu, ale produkt lokalny, bardzo mazurski, czyli ziemniak, będzie królem tej restauracji. W różnej postaci. Genialnie. I wieprzowina, no bo tego tu pełno. Martwi się tylko, że szefowa będzie miała ksywę kartofel na mieście. On się od niej nie odczepi. Ja proponuję, żeby na kolację były nóżki wieprzowe, które musicie kupić jak najwcześniej. Bardzo powoli gotowane, boczek pieczony, do tego chrzan, kapuśnik z ziemniakami, ze skwarkami, z pęczakiem na wędzonych żeberkach, a potem kotlety ziemniaczane, do tego sos ziołowy. I mamy te kluski żelazne, które mi się bardzo podobają, ale w środku szczombrem i nazwijmy je czarne kluski. Ja w ogóle bym podała ten schabowy, bo to wszyscy po prostu zemdleją, jak go zjedzą. Bardzo się cieszę, że zostałem przy nazwie i bardzo mi się podoba ten pomysł. Dobranoc! Dobranoc. Oj, wyśpijcie się lepiej, bo jutro was czeka obóz przetrwania pani Magdy. Marcin mnie dzisiaj bardzo zaskoczył. Dostałam naprawdę przepysznego schabowego. Nie zapomnę go nigdy. Miło jest pracować z młodą ekipą, mimo ich osobistych, poważnych zawirowań. W ogóle to pod poprzednim odcinkiem ktoś napisał mi, że z panią Magdą na planie zawsze jest psycholog, żeby jej doradzać, jak tam pomóc tym ludziom, co powiedzieć. I powiem wam, że zniszczyliście mnie tym. Bo ja całe życie myślałem, że ona tak sama z siebie to wszystko, a tutaj jedna wielka mistyfikacja. Ty sprzątasz? Ja gotuję. Dzisiaj już nie będziemy nic gotować. Ale dajesz dyspozycję, słyszałam. No to posprzątajcie, ja idę do domu. No, długo w swojej obietnicy nie wytrzymał. A i tam czepianie się, rok a jeden wieczór. Ciężkiej, zespołowej, opartej na zaufaniu pracy trzeba się zacząć uczyć od zaraz. Dziś lokal zamknięty, ale na pewno będzie co robić. Przyszedł czas na naukę dobrej, rzetelnej, mazurskiej kuchni, dobrze przyprawionej. W kuchni czekają już wywary. To jakieś nieporozumienie po prostu. Czemu tyle wody? Ja chcę, żeby to się nam siadło. Pani się troszkę zwiesiła. No to będziemy teraz redukować tą wodę. Prosiłam go, żeby był na 12, najpóźniej. Żeby zobaczył wywary. Nie wiem nawet, o której przyszedł. Byłem o 14, bo wszystko niby miało być zrobione, wszystko miało być ugotowane i wpadłem, też troszeczkę się zdziwiłem. A co tu jest na zupę? Tak. Gicz? Tak, gicz. No. Zaraz, pani Magda, pokażę na pani tą gicz. To jest gicz? No to jest gicz? To jest żeberko. No to jest żeberko, no. Gdzie jest gicz? No właśnie, gdzie jest gicz? Specyficzny jest dosyć gościu. Troszku taki narwany też. Kto robił zakupy? Ja. Poprosiłam o gicz, dała mi babka to. A to nie wiedziałeś, co ci dają? Co to być? Co to jest gicz? Pokaż mi, gdzie jest gicz. No to jest przy kręgosłupie, tak? Oj, moi drodzy, tutaj trzeba od podstaw zacząć. Może najpierw wytłumaczmy pani, skąd się bierze mięsko. To może gicz to jest noga, no. Najlepsza masarnia w regionie. Jego zajebiste schaby stamtąd są. No, zajebisty smalec, wszystko jest super ekstra, nagle się okazuje, że mnie oszukują. Nie śmiej się teraz ze mnie, nie bij mi brawa, bo skoro miałeś rządzić, to ty mogłeś ty jechać po mięso, tak? Ola, ty zadecydowałeś, że pojechałeś. Ja rządzić, co się zrobiłem? Kobieto, ty nie masz zielonego pojęcia o niczym. Ciekawe, czy wie, co to piec z kurczaka. Jeszcze takiego wyczynu w kuchni żadnej nie widziałam. Jak ktoś nie wie, gdzie jest gicz, to w ogóle nie powinien znajdować się na kuchni, no. Woda totalna, w ogóle bez żadnego smaku. Nic nowego. Tak zawsze tak, było. Tak zawsze jest, no. To w ogóle Ola nie czuje, o co chodzi. Tak? Pani, ja wiem i pani wie, jak jest, nie? No. Marcin. Ja nie wiem, jak to można uratować. Tutaj dosłownie wszystko teraz spoczywa na barkach Marcina. Jeżeli on ich kopnie w dupę, to są w dupie. Może wystarczyło troszeczkę książek poczytać i filmów na YouTube pooglądać, może by coś z tego było. Mimo wpadek na dzień dobry, rewolucja nie może czekać. Przed Magdą praca na trudnym materiale. Ty masz zaprawić boczek. Posiekasz troszeczkę. Posiekaj drobno. Proszę. Weź z tego zrób masę. To będzie właśnie do boczku. Masę. Ola, chodź tu, gdzie ty mi znikasz? Nie no, super po prostu. Typiara nie umie gotować.
I pani Magda w tym momencie jej pokazuje, jak gotować. Ta sobie poszła. Po prostu, co to za łeb jest? Co robisz? Cebulkę obieram. A dlaczego ty obierasz cebulę? Ja przychodzę do restauracji, mam wszystkie węże umyte, zrobione. Przecież masz ludzi, ty nie mogli obierać tego wcześniej. Co robią te dwie kelnerki? Dlaczego mi się tylko oberwało, a Marcin nie dostał tak jakby ani jednego złego słowa? No, może dlatego, że on umie gotować. Tak styka, czy jeszcze troszeczkę? Styka. Na pierwszy ogień pójdzie boczek, nacierany długo i starannie. To wstawiamy do piekarnika i to się ma piec na 70 stopni. 6 godzin, sous vide tak zwane. To jest sofrojone. Ona ma minę, jakby tam jakieś eliksiry przyrządzali. I Olu, to jest boczek. No to wiem, że to jest. Dobra, to wkładamy do piekarnika. A my idziemy, byście podchodzi bajki o zioła. Dobrze, moi drodzy. To teraz czas na wycieczkę. Pani Oldze to by się przydała jakaś wycieczka do szkoły gastronomicznej, żeby podstaw się nauczyć. Ale zamiast tego udamy się do specjalistki od ziół. Boczek na boczek, niech spokojnie dochodzi. Na razie wizyta w skansenie, nie powinno być nudno. W końcu tematem są zioła. Taki dżentelmen, proszę. Łobuz kocha najbardziej. Czy bija? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. Teraz będą państwo zagadywać. Bardzo proszę. Ola, może ty zaczniesz. Co rozpoznajesz? Glen widzę. Tak. Dziurawiec. A to? Tymianek chyba to jest. To jest nasz polski tymianek, czyli macierzanka. To jest mak, nie? Mhm. Tak. Tak, to jest mak. Olny. Marcina zainteresowały tylko i wyłącznie makówki. Nie wiadomo dlaczego. Ja chyba wiem dlaczego, ale niezbyt tutaj mogę powiedzieć. Zobaczcie jak pachnie. Artemisia absinthi. W absyncie. Co robi piołun? Fazę. Trzeba było zrobić naprawdę mocną nalewkę na piołunie, ze względu na zawartość tujonu. To jest właśnie ta substancja, która bardzo silnie działa na nasz układ nerwowy, ale w małych ilościach świetnie poprawia trawienie. To jest boblek trójlistkowy, to jest też jedno z tych ziół trawiennych. Czyli w skrócie nasranie. Nie bójmy się, kochani, tego słowa. Nasz organizm, żeby dobrze trawić, potrzebuje goryczy, tak? A szczególnie wątroba, to jest organ, który jest złakniony smaku gorzkiego. Mlecza. Mniszek lekarski polecam właśnie jako taki delikatny dodatek do różnego rodzaju surówek wiosennych szczególnie. A czarnuszkę masz? Tak, mam czarnuszkę. Przeprawa przez Tatarów i Turków przywieziona do Polski. I proszę rozgryźć. To dawniej dawano na chleb. No jak? Może być. Nie, ostra dobra, jest. Dobra. Ostra jest. Jest pikantna. O tak. Jest pikantna. Jest. Tak? Ciekawe skąd ta pani to wszystko wie. To wiedźma na sto z nią. Ma dużo oleju. Troszkę troszeczkę może. Rozumiem, że w tej chwili zielarnia będzie pełna takich ziół. Tak jest. Ja bym proponowała, żeby pani pisała listę. Aha. Ziół, żeby wiadomo było, kto wybiera jaki napar po jedzeniu, przed jedzeniem. Dobrze? Dobrze. Czarowała pani cudnie. Zapraszamy panią jutro na obiad. No i zamiast wina będziemy podawać napary. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Na zdrowie. Może dzięki tej lekcji o ziołach pani Olga... Nie wiem, w jaki sposób ta lekcja miała jej pomóc. Przecież ona dosłownie nie wie, co to sól i pieprz. Wiem mniej więcej, jak wyglądają zioła. Każdy z nas w zasadzie ma z nimi kontakt codziennie, ale nie zawsze zdajemy sobie do końca sprawę, do czego tak naprawdę służą. Bardzo, bardzo nudny seans. O bardzo, bardzo nudnych ziołach. No, pan Marcin pewnie liczył na troszeczkę inne zioła. No, co oni wiedzą na temat ziół tam na tym skansenie? Prawdziwy ekspert, nie tylko od kuchni. Tymczasem w zielarni coraz więcej zmian. Chodzi o to, żeby to do nóżek kroić tak. Takie paski. Wszystko to trzeba ładnie pokroić. Ej, ta pani wcześniej gdzieś tam była? Przyszła dzisiaj do pracy nowa pani, pani Honorata. Mam nadzieję, że... To znaczy pokazała nam tutaj już, że potrafi, że rozumie temat kuchni. Nie, no jest nadzieja, kochani. Mamy drugą osobę, która coś potrafi. O, fajnie teraz kroisz, kochana. Tutaj jest rosół na wołowinie, który trzeba połączyć z rosołem wędzonych żeberek. No to jeszcze chwilkę, tak? Żeby się no ja teraz zobaczę, jak to się ma. To są buliony. Ten jest
Jeszcze nie czuć chminku. A to nie z wołowiny. Ej, może nie dawajcie jej tego do spróbowania, bo typiara jakiegoś szoku dozna, że jedzenie może mieć smak. Czujesz? Czuję. Intensywne. Jest moc. No. Bardzo dobrze. Jutro na promocję. Karpacza, znów jakieś nóżki się udadzą. Robicie kluski, a ty przeszykowujesz panierkę do swoich schabowych, a ja robię jutro sos ziołowy, śmietankowy, do kotletów ziemniaczanych. Ta restauracja to chyba nigdy tak smacznego jedzenia nie widziała. Bo wy na jutro sobie przygotuj, zamarynuj trochę w cebuli z mlekiem, dobrze? Idźcie dzieci do pracy, róbcie próbę klusków ziemniaczanych, dodajcie czarnuszkę, czomber, czosnek i cebulę. Mhm. Mam nadzieję, że zaczniesz funkcjonować głową. Nie wiem, co się ci ze mną stało. Ja ci, to nie jestem ja, dzisiaj, moje naprawdę. Naprawdę cię proszę, proszę, zacznij myśleć. Coś z tego będzie. Mogę panią przytulić jeszcze? No teraz to mogę płakać, tak? Zazdro! Też chciałbym panią Magdę przytulić. Myślicie, że pachnie schabowym? Dało mi to tak jakby kopa, tak? Że weź się kobieto w garść, po prostu... ja to tak odebrałam. Restauracja zielarnia to nie lipa, ale napar z lipy będzie się tu pić. No to teraz pani powiedzie... Nic nie zrozumiałem. Bez sensu. W powiększonym zespole prace trwają już od rana. Na co mamy ściągacze? Na podłogę. No to znaczy na troszeczkę elegancko. Marcin jak zwykle w formie, choć jego żarty chyba nie każdy chyta. Taki humorek chłopak ma, trzeba się przyzwyczaić. Ważne, że pracowity. I dzień dobry mówi. Mówi? Schabowe dajemy k***a prosto z patelni, nie? Powoli zmienia się też wystrój sali. Dzisiaj będzie walka o dobry smak poprzez dodawanie ziół z całkowitą świadomością tego, co każde w sobie zawiera. Jaki smak, jaki aromat i jakie działanie. Oby poszło z górki. Coś za łatwo tutaj jest. To jest na promocję. Ola! No, chyba cię ta woła. Capo di tutti capi. The best of the beast. Sam ogarnij. Już idę. Powiedz mi, to miała być tak? Promocja z nóżkami. Dlaczego jest boczek? Promocja z nóżkami? Tak. Co się z tobą dzieje? Ja ci mówię jedno, ty robisz drugie, to nie pierwszy raz. Dobrze, to jak mamy je zrobić w takim razie? Nie, już zostaw. A co ty jakaś taka naburmuszona? Powiem wam, że ona na nerwy mi działa. Pani Magdo... Co się dzieje? Ja muszę wiedzieć, gdzie mogę ci pomóc. Nie masz się na kim oprzeć? Czy ta pani może z tobą pracować, czy nie? Marcin jest problemem w tej chwili, tak? Ale co on ci robi? W sensie, no jest taki specyficzny, ale pomaga ci chyba, tak? Ona nie widzi tutaj możliwości pracy, jeżeli on jest. Dlaczego? Bo on krzyczy. To jest dorosła kobieta. Ja po prostu potrzebuję szefa kuchni. To jest rozwiązanie na to miejsce, tak? Bo ja mogę tym kierować, ja mogę tym zarządzać, ale nie z takim szefem kuchni, tak? Słuchaj, Marcin, przyszła do pracy dojrzała kobieta, tak? Ty ją traktujesz tak, jakby miała 18 lat. Ty jesteś gromki, tak? Jak huchniesz, to huchniesz. Ale jak ona się nie czuła, ja z nią rozmawiałem. Ona po prostu się nie odnajduje tutaj, ona ci tego nie powie. No ale to może ona nie odnajduje się przez siebie, tak? Nie, że ty chodzisz cały czas obrażona na wszystkich, coś, masz ja zawsze jakiś obrażona. Problem. O nie, nie. To nie chodzi o to, żeby się kłócić, żeby udowadnić, kto ma rację. Oczywiście, to chodzi że o to, żeby nie. Wam dobrze wyszło. No ja bym się tam pewnie ojsrał, jakbym z kimś takim musiał pracować. Ty musisz dać jej jakieś poczucie stabilizacji. Zrób to jeszcze w dobrym stylu. Postaram się. Z klasą. Proszę bardzo, idziemy do kuchni. Marcin, mówię poważnie, ty się nie śmiej. Współpracuj, bo ja słyszę ciebie, jak się czasami odzywasz. Jak się z niej naśmiewasz przy innych. Opanuj się. Tak jest. Jeżeli on się nie ogarnie i nie pomoże mi, no to z tego chyba nic nie będzie naprawdę. No liczmy na to, że pani Magda jakoś go ogarnie. Nie pierwszy on i nie ostatni. Były gorsze przypadki. Dobra, w ostatnim odcinku zapytałem was, czy przyspieszać to gotowanie. W tym odcinku to gotowanie jest całkiem sporo, także pozwolę sobie jeszcze tym razem przyspieszyć to gotowanie na kolację.
Wow, ale zleciało! To lecimy z degustacją. Kiedy wszystko już niemal gotowe, można myśleć o zaproszeniu gości. Swoją misję kelnerki traktują nader poważnie. Ja powiem o boczku, że mamy kanapeczki pyszne z boczkiem. Boczek jest kminkiem, lubczykiem i majerankiem oraz z czosnkiem. Kotlety ziemniaczane z majerankiem i sosem i najlepsze schabowe na świecie. Dziewczyny, błagam, nie pomylcie się z niczym. Halo! Jesteśmy z restauracji Zielarnia, w której właśnie trwały rewolucje pod okiem pani Magdy Gessler. Chciałbyśmy panią poczęstować naszymi specjalnościami. Jest to kanapeczka z boczkiem. Proszę się częstować. Boczek jest z rozmarynem, z kwinkiem. To jest napar z lipy. Akurat na taki dzień, tak, bardzo dobry. Będzie dużo ziół, specjalnie dobrane zioła. Bardzo smaczne, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pyszne. Napar z lipy. Naszą specjalnością również są schabowe. Najlepsze schabowe świata. Bardzo dobra, dziękuję. Na 100% przyjdę, jest bardzo smaczny, bardzo dobry. Dziękuję. Ciekawe, czy ten napar to z prądem. No co? Tak żeby rozgrzało, jak zimno jest. Zobaczmy, moi drodzy, jak zmienił się wystrój. Czyli pani Magda w programie Nasz Nowy Dom. W dawnej zielarni na pewno nie było zbyt przytulnie. Teraz wnętrza wydają się bardziej przyjazne. Koniec z kolorami bijącymi po oczach. Niech żyje kraina łagodności. Znikły banalne firany i niepotrzebne parawany. Nowe zasłony i obrusy doskonale wpisują się w charakter lokalu. Są i lustra? O! Są lustra! Mamy to! Bo już się martwić zaczynałem. I zielarskie grafiki. A wreszcie mnóstwo kwiatów i ziół. Boże, wystrój, rewelacja. Jest po prostu taki zbajkowo, jest tak fajnie w moim klimacie, że lepiej sobie nie mogłam tego wymarzyć. No ładnie jest, ładnie. Pani Magda się postarała. Akceptuję. Czas na gości. Najważniejsze, by to oni się dobrze w zielarni poczuli. Podoba mi się wnętrze, jest takie przytulne, bo kiedyś byłam, ale nie bardzo mi się podobało, za smutno. Piękne zasłony, fajne kwiaty. Przytulnie ciepło, jak u mamy w domu. Można zatem polewać na początek specjalność nowej zielarni, napar z nagietka, anyżu i kocanki piaskowej. No ja myślę, że panowie to raczej coś mocniejszego by woleli. Hehe. Tak. Ugotowany pęczak uzupełnia skład zupy. Do tego pajda chleba i tak podany kapuśniak powinien pobić nawet te najlepsze, domowe. Kapuśniak bardzo dobry, ostry, taki rzeczywiście bardzo esencjonalny. Dużo mięska, fajnie było i kasza, i ziemniaczki. Nie po kotlecie, dookoła. Mhm. Jak zielarnia, to zielarnia. Kotlet ziemniaczany nie w sosie byłby nudny. Na szczęście to nie ten przypadek. Musztarda, super. Głodny jestem. Takie mają być wszystkie. Okej. Okay. Kelnerzy, co jest z wami? Śpią. Na koniec żelazne kluski i schabowy. Popisowy numer Marcina. Zaskoczyło mnie to, że był taki grubszy niż taki cienki jak zawsze. Zaskoczyło mnie to, że był taki grubszy niż taki cienki jak zawsze. Przepraszam, nie masz. Bez niego nie masz knajpy. Słuchajcie. Taka prawda. Mądrze gada. A co będzie, jeżeli on ucieknie i ja będę to wszystko musiała sama prowadzić? Musisz wierzyć, że nie ucieknie. Musicie razem się trzymać. No co, Marcin? Muszę się z tym przespać. No. Zobaczę, że tak się będzie kręci, że nie będzie ci się opłacało stąd odejść. Na pewno ona musi się zmienić. No i nauczyć się przede wszystkim gotować. Przecież ona nie może ciągle na nim polegać. Mentalność się musi zmienić. Może dać mi spokój na kuchni. Może wtedy będzie dobrze. Tak, to zobaczymy. To wymaga pracy z obu stron, tak? Nie tylko ja muszę zrozumieć parę rzeczy i je wprowadzić w życie, tak samo i on, tak? To idźcie może sobie na jakąś terapię małżeńską czy coś. No cóż, zielono mi spokojnie. Po takim jedzeniu pełnym ziół jest lekko, miło, przyjemnie, aromatycznie. Oby tak było zawsze. Mam nadzieję, że mój mąż jest strasznie zazdrosny i strasznie mi zazdrości tego, że pani Magda tu była i będzie teraz po prostu szalał wręcz z tego powodu.
I nareszcie zobaczmy, co w trawie piszczy. Czy coś w ogóle z tego zostało jeszcze? Czy Marcin z Olą gotują razem, czy też Marcina rzadko się spotyka w kuchni? Zaraz się dowiem, czy kuchnia będzie smaczna, czy nie, bo jeśli są zgrani i często ze sobą przebywają, to może tu być bomba. Na oko pachnąco. Dzień dobry. Póki co jest dobrze, trzymają się zaleceń odnośnie wystroju. Dzień dobry. Mam nadzieję, że jest co jeść. Jest co jeść? Na pewno. Chciałem pani zaprezentować dwie karty, które przygotowaliśmy i chcieliśmy zapytać pani o zdanie, która będzie lepsza, ponieważ jedna z tych kart jest pisana odręcznie. Brawo, super karta. Wolę to. Na parę ziołów. Chciałbym pani zaproponować melisę z miętą. Tak, a ja poproszę kapuśnik, tchałowy z kością, kotlet ziemniaczany i jeden knedel z grzybami. Chciałabym zobaczyć, jakie zrobię. Tyle jedzenia zamawiać. Nie odejdzie pani od stołu, póki nie będzie wszystko zjedzone. Nowy wystrój chyba się przyjął. Oby i kuchnia trzymała rewolucyjny poziom. Proszę bardzo, kapuśnik. Jest bardzo dobry. Słucham? Myślę, że Marcin nie kupował schabu tym razem, tak? Dowiedz się, kto kupował schab. Dobrze. Bo to nie jest Marcina schab. Pytanie, czy Marcin w ogóle jeszcze tam pracuje? Rozumiem, że Marcina tu codziennie nie ma. To znaczy, ja nie potrafię tego określić, ponieważ ja też nie pracuję codziennie, bo się uczę. I nie sprawdzam go. Knedel z grzybami. Masło klarowane. Grzyby już czuć. Pyszne. Poproszę właścicieli. Dobry wieczór. Uff, jest jednak. Nie no, przecież to logiczne. Ona sama by tego nie ugotowała. No i co mi opowiecie, tak żeby było prawdziwe? Schabu nie kupował Marcin, prawda? Ale z tej samej hurtowni, cały czas. Ale nie kupował Marcin? Nie, nie kupował Marcin. On był dobry, ale był w ogóle, to nie ma porównania. Z tym, co jadłam, to był obłęd. Zawsze robię zakupy, tylko nie zawsze biorę odpowiedzialność za to, jaką świnię mam w masarni. Może dzisiaj była wyjątkowo zestresowana, bo przeczuwała to, że Magda Gessler będzie próbowała. Marcin, jak często jesteś? Ostatnio jest bardzo często i bardzo dużo mi pomaga. I co? Zadowolona? Tylko spróbuj powiedzieć, że nie. Tylko spróbuj. Po prostu, że z tego, co było, udało się zrobić to, co jest teraz, to jest szok. Dostajecie piątkę. A, no to bardzo jestem zadowolona. Nie będę tutaj robiła żadnej tajemnicy, że kuchnia jest na bardzo wysokim poziomie. No i cała do przodu. Nie stracić tego. Dziękujemy bardzo. Ja wam dziękuję, bo to była prawdziwa frajda. Nie wiem, co ci było, że tak źle gotowałaś. Nie wiem, ale już jest lepiej, nie? Nie. Nie, no śmieję się. Pewnie coś się nauczyła. Może. Weź mi pochwal. Kto powiedział, że ona dobrze gotuje dalej? Do widzenia. Trzymaj się, Marcin. Pa. Bardzo się cieszę, że pani Magdzie smakowało. Naprawdę to była ciężka praca dla mnie. Nie tylko nad daniami, ale nad samą sobą też. I chciałabym, żeby to był po prostu początek czegoś nowego. Do zielarni zapraszam was serdecznie. Naprawdę jest pysznie. Młodzi ludzie dali sobie radę. Kapuśniak i knedle nie do pobicia. No i tym happy endem kończymy dzisiejszy odcinek. Pani Magda jak zwykle nas nie zawiodła, zrobiła kolejne cudo. Skupy. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak wam się podobało. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!